Jak się czujesz? A jak wyglądam? Dobrze. Nigdy nie umiałeś kłamać. Wiesz, przemyślałem sobie to i owo. Chciałbym cię przeprosić. Ty mnie? Chyba rzeczywiście przez te wszystkie lata nie brałem pod uwagę twoich potrzeb. Nie chciałem źle, ale najwyraźniej twoje wyobrażenie idealnego życia i moje trochę się różniły. Jesteś pracowity, uczciwy i ciepły. Każda kobieta chciałaby być w takim związku. Ja po prostu chciałam czego innego. Przykro mi, że ci tego nie dałem. Nie martw się. Jak się zawinę, będziesz miał drugą szansę. Jesteś młody. Życzę ci, żebyś znalazł kobietę, która cię w końcu doceni. Mamo, proszę cię, nie mów tak. Sami widzicie, że nie da się o tym normalnie rozmawiać. Nie chciałam wam nic mówić, tylko przeżyć ten ostatni czas rock'n'rollowo, po swojemu. Nie myślałam, że was tak bardzo zranię. To już nieważne. Powiedz, co możemy dla ciebie zrobić? No jest coś jeszcze. Jakbyś mógł nie oddawać tych biletów na Islandię. Tak, czuję, że zmobilizowałabym jeszcze siły, żeby pojechać. To moje ostatnie marzenie. Oczywiście. No ale gdybym nie doczekała... Mamo, nie wolno ci tak myśleć. Pojedziemy tam razem, wiem to. No ale gdyby... Chciałabym, żebyś pojechała tam z Kubą. To taki fajny, mądry chłopak. Pogódźcie się.